Cześć, z tej strony Karolina. Dziś przygotowałam dla Ciebie tabatę na płaski brzuch. Czeka nas więc 8 ćwiczeń, 20 sekund każde z nich i 10 sekund przerwy odpoczynkowej pomiędzy ćwiczeniami. Staraj się wszystkie te ćwiczenia wykonywać bardzo precyzyjnie, ale na maksymalnych obrotach, tak aby podczas całego treningu przy okazji spalić jak najwięcej. Włączam muzykę i startujemy. Pierwsze ćwiczenie przed nami. Przygotuj się. Podporze przodem. Ciało wyprostowane. Zaczynamy przyciągać kolano do czaszki piersiowej po skosie. Raz prawe, raz lewe. Aktywny brzuch. Mocne ramiona, proste łokcie. Nadgarstki pod barkami. Świetnie. Z wydechem przyciągasz. Czy na wdechu odkładasz nogę na matkę? Bardzo dobrze. Uklęknij, odpocznij przez 10 sekund i przygotuj się do kolejnego ćwiczenia. Będzie to push-up plank. Zacznij sobie w planku i wyjdź na nogi, a następnie wróć na przedramiona. Czyli na zmianę. Podpór przodem na nadgarstkach i plank na przedramiona. Cały czas trzymasz aktywne mięśnie brzucha. Nie puszczasz ani na sekundę. Świetnie. Bardzo dobrze. Możesz odpocząć w pozycji dziecka i przygotuj się bokiem na przedramieniu bądź na nadgarstku. Przyciągaj teraz nogi do siebie, daj kolana, a następnie odpychaj nogi od siebie, prostuj je. Świetnie. Miękki nadgarstek bądź przedramię, czyli na nie teraz odbierasz. Świetnie. Bardzo dobrze. 10 sekund odpoczynku, a Ty przygotuj się już do kolejnego ćwiczenia, czyli na przedramieniu oraz ze skrzyżowanymi stopami. Górna stopa przed stopą dolną. Górę bioda opuszczasz, unosisz, opuszczasz, unosisz. Mamy wdech i wydech, wdech i wydech. Wdech tu, wydech góra. Świetnie. Bardzo dobrze. Wolna ręka na biodrze, żeby Ci nie przeszkadzała. Wysoko unosisz biodra. Bardzo dobrze. Pół metek za nami. Druga część. Zaczynamy od powtórzenia na drugą stronę. Ćwiczenia na bocznie, na przedramieniu bądź na nadgarstku. Ja zaczęłam wcześniej na nadgarstku i tak kontynuuję. Jeżeli Ty zaczęłaś na przedramieniu, zrób na tę stronę również na przedramieniu ćwiczenie. Mocno, świetnie. Wydech. Wdech, wydech, wdech. Bardzo dobrze. Przygotuj przedramię, przygotuj skrzyżowane nogi i unieś biodra. Hop, dół, góra, dół, góra, dół, góra. Łokieć już pod barkiem, bark, łokieć w równej linii. Wypchnij też biodra do przodu. Nie załamuj się w nic zbyt mocno. Wdech, gdy unosisz biodra. Jeszcze kilka razy. Pięknie i obróć się plecami do maty, przygotuj ręce za plecami na macie, łokcie blisko siebie i przyciągaj nogi do klatki piersiowej. Hop, 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 hop. Bardzo dobrze. Podeszwy stóp skierowane płasko do przodu, tak jakbyś odpychała szafkę przed siebie. Jeszcze. Kolana, stopy złączone. Nogi razem. Pięknie. Bardzo podobne ćwiczenie. Po podobnej pozycji wyjściowej, ale angażujące do pracy mięśnie skośne brzucha. Hop, hop, hop. Skręcasz się, łokieć do kolana. Prawo łokieć do lewego kolana, lewy łokieć do prawego kolana. I tak na zmianę. Nogi cały czas w powietrzu. Nie opuszczasz ich. Wracamy też do brzucha. Odchyć się mocniej plecami do maty. 1,